Halo, siemaneczko mordeczki, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale i dzisiaj, zanim przejdziemy do odcinka, witam was z mojego stanowiska gamingowego. Dlaczego stąd? Dlatego, że następują tutaj kolejne zmiany, no wiem, sporo tych zmian ostatnio i miał być film z prezentacji stanowiska, no ale spokojnie, będzie, bo prawdopodobnie dzisiaj jest to już ostatnia zmiana, która tutaj następuje i jest to zmiana, słuchajcie, klawiatury, słuchawek oraz myszki. No i oczywiście standardowo sprzęt od SteelSeriesa, bo już od dawien dawna korzystam tylko i wyłącznie ze sprzętu od SteelSeriesa z tego względu, że według mnie jest to najlepszy sprzęt. No po prostu jestem jakoś zżyty ze SteelSeriesem, no i tyle, no. Po prostu lubię, tak? Po prostu ten sprzęt mi się podoba. Klawiatura, słuchajcie, Apex Pro Mini. Oj, przepraszam, tu mi się coś zaplątało. Klawiatura Apex Pro Mini, no i naprawdę jest mini. Naprawdę jest mini. Pierwszy raz w życiu, słuchajcie, mam taką małą klawiaturę. Mega poręczna. No zobaczcie, no w dwóch dłoniach. Nawet jest mniejsza niż moje dwie dłonie. Także jest naprawdę bardzo malutka. Oczywiście nie mamy tutaj po prawej stronie klawiatury numerycznej. Ale tutaj ta klawiatura, słuchajcie, ma opcję, że pod jeden przycisk możemy sobie podpisać dwie funkcje, dwie opcje. Także brak tej klawiatury oczywiście nie będzie odczuwalny, bo przez jeden przycisk możemy wykonywać dwie czynności. Ma najlepsze switche na polskim rynku, to też warto tutaj oczywiście dodać. No i największy plus dla mnie, jest naprawdę mega, mega, mega cichutka. A wiadomo, że na nagraniach jednak jak jest cicho, jak nie słychać gdzieś tam stukania klawiatury, to jest naprawdę bardzo duży plus. Dobra, przejdźmy sobie dalej, słuchajcie. Nowa generacja słuchawek od SteelSeriesa. SteelSeries Arctis Nova. Nowa generacja, są to akurat siódemki. Oczywiście słuchawki bezprzewodowe. Także, no nie ukrywam, cieszę się, bo teraz jak będziemy nagrywać i będę mógł sobie na przykład w słuchawkach wejść do toalety i będę słyszał, czy chłopaki mnie czasem nie obgadują. Także to jest naprawdę bardzo duży plus. Ale jeśli chodzi o same słuchawki, fajny, prosty design, nie ma tutaj żadnych zbędnych, niepotrzebnych rzeczy. Mega wygodne, słuchajcie, naprawdę mega wygodne. No i przede wszystkim wygłuszają. No i oczywiście jest to najbardziej doposażony model słuchawek od SteelSeriesa. Przede wszystkim w najlepszą na rynku aplikację Sonar, dzięki której będziecie mogli właśnie te słuchawki ustawić sobie pod wasze upodobania. Także naprawdę mega fajne słuchaweczki. No przede wszystkim jara mnie to, że są bezprzewodowe, bo jeszcze nigdy bezprzewodowych słuchawek, słuchajcie, nie miałem. Także mega, mega. Aż chętnie bym, najchętniej bym cały czas w nich sobie teraz tutaj siedział. Jeżeli chcielibyście nabyć taki sprzęt, oczywiście odsyłam was na dół. Na dół. Link oczywiście jest podany w opisie, także zapraszam do opisu. Tyle ode mnie, lecimy dalej z odcinkiem, także życzę wam oczywiście miłego oglądania. Halo, cześć, siemanko, witajcie z tej strony Brunczek, witam was bardzo serdecznie, oczywiście w kolejnym odcinku od zera do farmera, no jakby mogło być inaczej, jest dzisiaj ze mną oczywiście Boluś. Witam serdecznie. Oraz jest ze mną oczywiście Adaś. Witam serdecznie. No i jestem ja i ja was też serdecznie witam. Piękne zestawy, przygotowane, słuchajcie, do kampanii buraczanej. Zapraszam serdecznie do Bolka na poprzedni odcineczek. Tam, słuchajcie, działaliśmy sobie ze żniwami kukurydzy. Naprawdę mega, mega fajna akcja, bo w końcu działaliśmy sobie za domem, na polu oczywiście tym wielkim. Udało nam się skosić, ja sobie oczywiście poza odcinkiem dokończyłem tamten kawałek i dokosiłem. Co prawda nie powysypywałem jeszcze całej kukurydzy, także i tak no nie jesteśmy w stanie wam powiedzieć oczywiście ile dokładnie tej kukurydzy mamy, bo no sypaliśmy ją na hałdę. Więc no sam jestem ciekawy ile jej będzie, ale tego dowiemy się prawdopodobnie dopiero przy sprzedaży. Jeszcze te dwie przyczepy tutaj stoją pełne z kukurydzą, ale to spokojnie sobie po wszystkich pracach już tutaj poogarniamy, żeby ta hałda ładnie wyglądała. Dzisiaj kampania buraczana, tak jak już wspomniałem. Chłopaki, no słuchajcie, nawet się nie obejrzeli, od razu pojechali, także bardzo fajnie. Biorą się od razu za robotę. Będziemy sobie, słuchajcie, kopali dzisiaj na dwie ropy. Będziemy kopali na dwie ropy, także co za tym idzie, oczywiście wlatuje dzisiaj nowy nabyteczek, jakim jest większa ropa. Zapytacie, dlaczego kolejna ropa, a nie na przykład Grimme. Powiem wam tak, osobiście mi ten Grimme, który jest tutaj oryginalnie,
się kompletnie nie podoba. W ogóle kształty tego kombajnu do buraków jakoś mi nie pasują i stwierdziłem, że odpuścimy sobie tego Grimme. W internecie na różnych forach przejrzałem wszystko, też nic ciekawego kompletnie nie znalazłem, więc stwierdziłem, że no dwie żółte ropy będą jednak fajnie wyglądały, tak? Ona będzie miała troszeczkę większą przystawkę do kopania, więc wiadomo, robota będzie szła też szybciej. Mamy 580 tysięcy na koncie, więc no prawdopodobnie zostanie nam kilka tysięcy i będziemy mieli kupione, bo ona kosztuje, 500 kosztuje sam kombajn do buraków i chyba 80 kosztuje przystawka, więc można powiedzieć, że to wszystko wychodzi dzisiaj tutaj idealnie. Dobra, kupujemy sobie. 499 kosztuje nas sama ropa, słuchajcie, i przystawka do buraków oczywiście kosztuje nas 79 tysięcy i zostaje nam 5 tysięcy na koncie. Ja pierdzielę. Idealnie. Wreszcie. Ja tutaj, wiecie co, zastanawiałem się też, czy może ją wypożyczyć, sprawdzić i w ogóle, no ale to jest oryginalna maszyna. Nie ma sensu, mamy tutaj naprawdę bardzo duży przychód kasy na tym koncie, więc bez sensu jest te pieniądze oczywiście chomikować. Trzeba się rozwijać, trzeba kupować nowe nabytki. I tutaj porównując tą przystawkę do tej mniejszej, no to ta mniejsza, z którą oczywiście pojechał teraz Bolek, jest 2,7 metra, a ta większa będzie miała 4 metry, więc no jest troszeczkę różnica, ale myślę, że to będzie całkiem fajnie wyglądało. Słuchajcie, jestem w nowych słuchawkach i kurde, no nie mogę się przyzwyczaić w ogóle, jak teraz gadam, bo całkiem inaczej one wygłuszają, wytłumiają dźwięk, także podejrzewam kilka odcinków, zanim się do tego wszystkiego tutaj przyzwyczaję. Dobra, wsiadamy sobie, słuchajcie, do naszej ropy, do naszego nowego nabytku. Mega fajnie, cieszę się, że to się udało akurat w tym sezonie zrobić i to jeszcze na moim odcinku. No ale gdzieś tam już, można powiedzieć, na początku tego sezonu planowałem, że na moim odcinku będą kopane buraki. Specjalnie, słuchajcie, nie obkopałem poprzeczniaków z tego względu, że jestem bardzo ciekawy, ile uda nam się ogarnąć na dwie ropy. Czy to obkopiemy na odcinku, czy nie? Zobaczymy, mam nadzieję, że... Całe pole? No ciężko może być, ciężko nie, może być, żeby całe pole obkopać, no ale Boż. Zobaczymy. Tyle, ile obkopiemy, tyle obkopiemy. Nie, specjalnie nie, nie biorę się za inną robotę, bo gdzieś tam, jak sięgam pamięcią, w ubiegłych sezonach, słuchajcie, było tak zawsze, że jak ktoś robił kampanię buraczaną, to jeszcze dodatkowo na odcinku zajmował się jakąś inną robotą. Ja tego nie chcę, chcę zrobić cały odcinek z kopania. Wiem, że do tego kombajnu jest jeszcze przystawka, wózek do przystawki. Ale tego wózka teraz nie kupuję, bo po pierwsze, no nie mamy pieniędzy, po drugie, nie mamy czasu, bo trzeba się brać za robotę, więc lecę sobie od razu z przystaweczką, a wózek się dokupi gdzieś tam w późniejszym czasie, czy w przyszłym sezonie. No harpagan konkretny. Na tą drogę. Zajebiście, naprawdę zajebiście to wygląda, mega fajny nowy nabytek. Podejrzewam, no te kolejne odcinki, na pewno tutaj tych nowych nabytków będzie sporo. Spojrzałem sobie, ile mamy wszystkiego do sprzedaży, no to powiem wam, tutaj na serii Od Zera do Farmera listopad może być naprawdę bardzo, bardzo ciekawy, bo nie dość, że jajek mamy full w tym momencie w naszym kurniku, to po pierwsze, po drugie masło i te wszystkie tam duperele, tego jest naprawdę ogrom, także myślę, że tutaj po listopadzie powinniśmy mieć naprawdę sporo pieniążków. Co do samych buraków, słuchajcie, jeśli chodzi o to, co będziemy robili z burakami, już wam pokazuję w tym momencie, ile mamy tego jeszcze na cukrowni po ubiegłym sezonie. Ja nie wiem, jak to w ogóle wyszło, że nam tyle tego jeszcze zostało. Jestem siny, a cukru mamy potąd, nie? Ja sobie byłem przed odcinkiem podgarniać ten cukier, bo tam już nie było miejsca. Słuchajcie, już wam pokazuję. Gdzie tu jest cukrownia? Buraków mamy jeszcze 200 ton w cukrowni, więc tego jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Oprócz tego oczywiście jest hałda z zeszłego sezonu jeszcze na polu, tam gdzie jest w tym sezonie słonecznik, więc no nie ma sensu tych buraków magazynować, tak? No bo tak czy siak mamy ich bardzo, bardzo dużo. I tutaj z chłopakami postanowiliśmy, słuchajcie, że po prostu buraczki sobie wywieziemy od razu na pociągi. I jak będzie cena, czyli gdzieś tam podejrzewam na listopadzie, powinna być całkiem fajna cena. Wtedy sobie po prostu je wywieziemy, sprzedamy. Ja wiecie co, panowie? No. Mam takie jedno fajne pytanko. No. A co wy na to, że i tak już jesteśmy zarobieni na tej serii i w ogóle i nie mamy czasu tego wszystkiego ogarniać? Te czasami firmy nie pracują na pełnej u nas. Co wy na to, żeby wszystko poustawiać na automatyczną sprzedaż? Jeśli chodzi o cukier, cukier akurat prawie przez cały sezon ma dobre ceny. A nie wiem, ja nie bym był chyba... Żeby powyczyszczać sobie wszystko na zero i żeby mieć taki troszeczkę spokój... Powiem tak, możemy zrobić taki jakby eksperyment, takie doświadczenie, ale nie wiem, czy nie zrobiłbym tego od przyszłego sezonu. No żeby, bo no teraz sprzedamy, no bo żeby teraz, tak, ceny. Żeby teraz jeszcze zrobić ten taki odcinek za te dobre ceny, żeby wszystko posprzedawać, no bo no nie ukrywajmy, no
na odcinkach nie ma tego czasu, żeby sprzedawać wszystko, tak, żeby za każdym razem powywozić. Sami zresztą widzicie, że no nie jesteśmy w stanie wszystkiego sprzedawać, bo naprawdę mamy tego bardzo, bardzo dużo. Więc ten pomysł jak dla mnie mega spoko, ale tak jak mówię, zrobiłbym to od przyszłego sezonu, żeby w tym sezonie jeszcze na tym listopadzie zrobić tą taką konkretną sprzedaż wszystkiego i zarobić jakieś fajne pieniążki, żeby te nowe nabytki po prostu od początku kolejnego sezonu mogły tutaj do nas już wpadać, nie? No bo tak fajny przychód codzienny, nie? My będziemy mieli przychodu codziennego, myślę, że nawet koło... No śmiałbym powiedzieć, ale myślę, że nie wiem, czy to od 70 do 100, myślę nawet. No będzie na pewno spory, bo same wiatraki tutaj będą nadrabiały, nie? No do tego masz cukier, który jest codziennie i fajnie, bo kurde ten cukier naprawdę często wychodzimy, specjalnie go przesuwamy, a tak naprawdę on ma tą cenę bardzo dobrą prawie przez cały sezon, nie? No to jak najbardziej, jestem jak najbardziej za tym, tylko no od czasu do czasu na pewno będzie trzeba to zmieniać i ustawiać sobie na dystrybucję chyba, tak? Tak, no ale mówię tak ogólnie, nie? Na przykład... Jak się wszystko gdzieś tam się pokończy, no to tak. Czy będzie przy końcu, to wtedy trzeba... Powiem tak, jeśli chodzi o piekarnię, to raz w sezonie wystarczy, że jeden dzień zostawimy na masło, na cukier, na mleko, mleko musimy dowieźć tam na dystrybucji. Musimy to dowieźć, no ale chyba masło, cukier, truskawka, to wystarczy jeden dzień, a wszystko resztę moim zdaniem na sprzedaż, nie? No to spoko, ja jestem jak najbardziej za tym, bo mówię, no będziemy przewijać i praktycznie pieniądze będą się nam robiły same, nie? Bo ja już tutaj myślałem, że można dokupić drugą firankę, bo teraz na przykład w tym momencie już mamy jajka pełne i już te jajka można by było na firankę załadować i czekać na jakąś konkretną cenę, nie? Ale no, pomimo tego, słuchajcie, jeżeli my tych rzeczy nie będziemy sprzedawali za najwyższe ceny, to pomimo tego i tak będziemy mieli tyle tej kasy, że podejrzewam kilka sezonów i my nie będziemy wiedzieli, co z tymi pieniędzmi robić, nie? Lepiej to będzie wyglądało, niż, nie wiem, dostajemy na przykład 3 bańki w zimę, bo to obstawiam, że to tak może być niedługo, jeżeli tak to zostanie i się utrzyma i wszystkie firmy będą działały jak trzeba. To nawet mogą być 3 bańki na sezon, to tak dziwnie, później nie ma co z tymi pieniędzmi wszystkimi robić, nie? A dokładnie. Sezonu nie ma co kupować, bo, nie wiem, kasy tak jak teraz brakło. No to tak możemy zrobić. Mówię, teraz na listopadzie zrobimy sobie taki jeden konkretny odcinek, gdzie no myślę wszyscy chyba zajmiemy się sprzedażą, bo no nie ukrywajmy, ale cały odcinek każdy z nas mógłby jeździć i nie wiem, czy jesteśmy w stanie to wszystko sprzedać. Plus do tego trzeba ogarnąć bagażownię, bo już tak sobie wiecie, przeleciałem przed odcinkiem wszystkie firmy, posprawdzałem, co tam w ogóle jest do ogarnięcia. No to jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, więc teraz już też postanowiłem. Ten mój odcinek wychodzi prawdopodobnie chyba w sobotę. W niedzielę wieczorem zrobimy sobie live'a, słuchajcie, i poogarniamy sobie troszeczkę od zera. Bo tej roboty tutaj jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. No nie wiem, czy mi się uda. Jeżeli mi się uda, to fajnie. Oglądałem sobie powtórkę z twojego live'a, bo ktoś tam zrobił najlepsze momenty. To byłem silny, co tam się z tym paszowozem działo, nie? Szkoda, naprawdę szkoda, bo gdzieś tam liczyłem na to, że ten paszowóz będzie tutaj zajebiście u nas na farmie, a no sami widzicie, jeżeli byliście u Bolka na live'ie, no to wiecie, że gdzieś tam on no nie do końca chce nam tutaj działać, tak? Kurde, ja mam... dużo większy zbiornik niż Bolek na pewno, bo mam w tym momencie już 25 tysięcy litrów. Daj kierownika od razu. Już daję. 60% mam w tym momencie, więc naprawdę sporo wchodzi w tego. Kierowniczków. Awansuj na kierownika, awansuj na kierownika. Proszę, ja ciebie bardzo. Przygotowałem 3 zestawy. Jeszcze mogłem ogólnie Nefaza przywieźć, ale na Nefazie jest kukurydza. A powiem wam, że z tą kukurydzą na tej hali jest troszeczkę zabawy, bo nie wiem czemu, ale ta hala trochę dziwnie działa i niestety, ale ciężko się tak jakby wyciąga tą kukurydzę z ziemi, że nie zawsze chce się tam wyciągnąć i wydaje mi się, że będzie trzeba tutaj zainwestować w jakąś żmijkę, żeby ta żmijka wszystko powyciągała, nie? Tak, to na pewno. Bo widziałem, że tam jest jakiś problem w tej hali z tą kukurydzą niestety. No ale tak to już czasami bywa. Wiecie co, ja chyba tutaj jadę prosto i ja się przetnę. Tak jest, przetnę się, żeby tutaj ten cały kawałek po prawej stronie sobie odciąć i wtedy będę mógł sobie elegancko tutaj tą stronę kopać. Jeżeli wam się podoba nowy nabyteczek, oczywiście zostawcie łapeczkę w górę. Możecie też napisać w komentarzach, jakie nowe nabytki chcielibyście zobaczyć w przyszłości, bo teraz, no mówię, będziemy mieli na pewno sporo pieniędzy, więc będziemy w te maszyny sobie inwestować. Cieszę się, że jednak tutaj postanowiłem to zakupić. O, zobaczcie, jak to pięknie wygląda, no kurde. Nie pamiętam kiedy ostatni raz akcja była na dwa kombajny do buraków. Bo to fajnie wygląda. Fajnie, naprawdę. W 19 na odzera robiliśmy kampanię buraczaną, ale robiliśmy tylko jednym kombajnem, a no tutaj postanowiłem, że jednak no nie możemy tego ominąć i trzeba jednak ten drugi kombajn sobie tutaj zakupić. Teraz tak, dojadę do końca, prawdopodobnie będę miał pełen zestaw, kurczę, i tak się zastanawiam, gdzie ja się wysypię. Teraz tak, Adaś, jakbyś mógł, to weź przy drodze to, co wjechałeś tam na to półokrągłe takie, nie? Ten wjazdek, weź ustaw go na tym poprzeczniaku, co chciałem płotek stawiać od drogi, taki on jest, wiesz, tam równy.
mówię okej, okay, się z tymi dwoma drugimi przyczepami. Ja nie wiem, czy nie potrzebowałbym jednej przyczepy tutaj przy tym zagajniku. Ja? No, bo ja mam. Tak, bo ja mam w tym momencie, Adaś, już 90%. Tylko fajnie by było tu rozkopać, co nie? To jest gdzie? Dość mały. Ja ten skrajniak tutaj teraz powiększę. No, tutaj po prawej stronie. No, także ja wtedy jedną zostawię tutaj, on tam. Mordo, nie wiem, czy jest sens się rozczepiać, bo ja zasypię ci jedną przyczepę, dwie przyczepy prawdopodobnie jednym zbiornikiem. To ile ty to masz? No ja bym już 40 ton. No to ja będę miał cały zestaw. No to dawaj tutaj tym dwoma przyczepami, ja ciebie zasypię, będziesz mógł już śmigać wtedy na ten, na. No, na pociągi, ty nie? Ty jedziesz do drogi? To ja tutaj na dwa razy nawet ten skraniak chyba. Dobra. Nie zrobię na dwa razy. Nie zrobię to na dwa razy. To ja stanę tutaj na drodze. Wzdłuż drogi, mordo. Ja się ustawię już w tamtą stronę, żeby sobie w tamtą stronę jechać kopać, a ty dawaj wzdłuż drogi. Ty masz z tej strony i o. Tak. Także to wychodzi tutaj idealnie. Boże, jak to fajnie wygląda. W ogóle jaka pogoda jest piękna na tym październiku, jak mam sobie mgłę załączone, to jest coś pięknego. Dobra, GPS oczywiście. Dobrze jest. Czekajcie, lekko do prawej. Cyk, uważaj, żeby cię nie przewróciło. O, ty będziesz miał na pewno, bo ty widzę, że już masz zasypane tak, tutaj trochę. Tak, dlatego jak powiedziałeś, że ty masz tyle ton, to... Jedziemy w biegu? Jo. Dobra. Bardzo chętnie. Elegancko to wygląda. Ile moment zaraz jej nie będzie? Nie wiem, czy trzy zestawy tutaj w ogóle nam wystarczą do tego, do tych buraków. Ale trzecia osoba po to jest, żeby cię wozić, nie? Tak, no mówię, dlatego chcemy się cały odcinek skupić typowo na burakach. Żeby jednak tutaj skopać tego jak najwięcej, wtedy w razie czego, wiecie, w kolejnym odcinku gdzieś tam jedna osoba będzie mogła sobie tutaj elegancko działać. Ty widzę, mordo, też sobie tam przyciąłeś. Tam postawionego przy binie, więc tak, tam ja zaraz wiem, tego, tutaj ja będę sobie tutaj. My wciągniemy zestawy zaraz tutaj na ten, na pole, tak ja samo ciężarówkę. Bardziej porozkładałem to, żeby wygodniej było potem go ruszyć. Ja tym bardziej, ja tutaj akurat, jeśli chodzi o mnie, to nie potrzebuję zestawu tam po tamtej stronie, tam gdzie była stara gospa, bo ja tam nie dojeżdżam, ja dojeżdżam tylko do zagajnika i chciałbym tylko tą stroną się tutaj zająć, to nie na razie. Akurat tu cofnę. Tak, tira cofnę i wydaje mi się, że ja jestem w stanie objechać chyba kółko. Nie jestem w 100% pewien, ale w razie czego zawsze mogę po jednym przejeździe przez się wysypywać, to tam nie gra roli akurat. No, ważne, że będzie wysypane. Cały taki nie, zestaw. No mordo, dasz kółko na luzie radę. Myślisz? Jo, na luzie dasz radę. No w jedną i w drugą, tak? Ja bym musiał jechać. Tak. Także na tira będzie. Więc ja, słuchajcie, teraz zrobię sobie tutaj jeszcze większy skrajniak i wtedy się wysypię i zobaczymy, czy dam radę dojechać w jedną i w drugą, ale wydaje mi się, że bez problemu. Bo tutaj mówię, ona ma naprawdę bardzo duży zbiornik. W ogóle to jest trzeba całkiem... Trzeba pomalować inaczej ten. To jest, słuchajcie, całkiem poprzednio. Inny model. To jest całkiem inny model, ja teraz sobie zobaczę. Tak jest, ropa Tiger... nie, ty masz ropę Panther, Bolek, dwójkę, a ja mam ropę tak. Tiger 6 XL. Więc to są w ogóle całkiem dwa inne modele. Więc spoko. Mega podobne, ale jednak całkiem inne. Dobra, lecimy. Ja tak się zastanawiam, kurde, czy nie pójść tutaj jeszcze na tym od zera w te ziemniaki, nie? Żeby to było, wiecie, już wszystko dopięte na ostatni guzik, żeby też ostatnia, no podejrzewam, że już jedna z ostatnich upraw, która tutaj gdzieś tam brakuje, to są właśnie ziemniaki. I nie ukrywam, no fajnie by było mieć ziemniaki, chociaż to jedno pole, tak jak mamy buraków w sezonie i też te duże sprzęty do kopania, nie? Wiesz co, a nie chcemy, no bo nie wiem, idzie to takim tempem, że no dla mnie na 100% zaczynamy drugi od zera jeszcze teraz, w tym farmingu, to jest pewne. Albo mnie, tak, nie? Albo że nie pójdziemy w buraki, tylko pójdziemy w ziemniaki. Właśnie... Widzicie, mieliśmy sobie pogadać, bo ja miałem wam ten pomysł cały powiedzieć, który ja miałem już na drugie to całe od zera. I zapomniałem wam po odcinku wtedy tak to właśnie powiedzieć, było. Ale właśnie chciałbym te uprawy, których nie było, właśnie wykorzystać na tym drugim od zera i też te maszyny, których tu nie wykorzystaliśmy. Czyli mówię tutaj o winoroślach, o tym wszystkim, nie? Czyli kulturalnie skupić się tutaj, ogólnie żeby zostać tak jak było, tak? Będzie też gospodarstwo, wszystko fajnie, tylko przetestowałbym te maszyny, które nie daliśmy w tym odzera, tak żeby totalnie mieć tą grę... Na maszyny jak najbardziej, ale nie wiem, czy winogrona i te oliwki, to wszystkie duperele by miały wzięcie na ten. To tak samo by było jak z trzciną, podejrzewam. Że niby na początku było fajnie, niby było na początku fajnie, a potem już nikt nie chciał tego oglądać i nikomu się nie chciało tego robić, nie? No, tylko że wiesz, to nie będzie główne nasze, nie? To będzie coś jakby, tak jak mamy teraz drugą gospę z krowami tutaj, nie? To byśmy mieli drugą gospę, właśnie miałem taki pomysł, żeby druga gospa była, gdzie tam właśnie będą te oliwki, może winorośla, bo maszyny naprawdę są fajne pod to, nie? Znaczy, no tyle co mogę powiedzieć, to to, że na pewno, znaczy, że jest bardzo duża szansa na to, że jeszcze jedno zera tutaj w tym farmingu będzie, no bo nie ukrywamy, ale no raczej tutaj według nas kolejny farming tak szybko nie wyjdzie, tak? No gdzieś tam takie moje przypuszczenia są, że te 3 lata to jest minimum, że na pewno nie zrobią krótszej przerwy niż to było między 19 a 22, więc no zobaczcie, na jakim my jesteśmy już w tej etapie, minął rok.
od wydania Farminga, a my tutaj no, nie ukrywamy, że jesteśmy naprawdę już zajebiście rozwinięci, więc podejrzewam, że jeżeli się ta seria skończy, a na pewno się skończy troszeczkę lepiej niż to było w 19 i w 17, no to raczej będzie tutaj kolejna seria od zera do farmera. No bo co to za zaprowadzenie kanałów, jeżeli nie ma serii od zera, tak? No to jest jednak główna seria na naszych kanałach i jednak no fajnie, gdyby to było z nami cały czas, aż do końca farminga, tak? Bardziej się to mówię, mamy naprawdę w tym farmingu mamy połowę rzeczy tak jakby nieprzetestowaną. Tak jak pamiętacie dobrze poprzednie farmingi, no była ta górna gospa, gdzie była ta trzcina i to wszystko, bo chcieliśmy to testować. Tutaj od razu sobie powiedzieliśmy, że nie robimy tego, skupiamy się głównie na takim rolnictwie, takim jak głównie każdy z nas na co dzień, no bo powiedzmy sobie, nie ukrywajmy, że no niestety nie każdy z nas gdzieś tam zbiera winorośla na co dzień czy oliwki, tylko po prostu jedzie w pole i łoże. Jedyne winogrona tak można zjeść, jedynie nie zebrać. Tak, z Biedronki. To nałożyć wszystko można. Także tutaj ja bym był za tym, żeby po prostu zrobić drugie od zera, wykorzystać te maszyny, których nie było, oczywiście też normalnie skupić się na takim gospodarstwie, które też będzie produkowało roślinność, zboża, to wszystko. Ale fajnie by było też wtedy inne zwierzęta mieć, bo jednak mamy możliwość tutaj pójścia w inne zwierzęta. Chodzi, bo tak samo jak zobaczcie, nie dość, że nie wykorzystaliśmy nowych upraw, nie wykorzystaliśmy niektórych firm, tak samo nie wykorzystaliśmy niektórych zwierząt i są tutaj mowa o koniach i właśnie owcach, także no. To moim zdaniem, wiadomo, ja jedne zwierzęta, czyli tak jak krowy, zrobiłbym, no bo musimy mieć skądś obornik, musimy mieć skądś gnojowicę. No to ja bym wolał odpuścić chyba świnie i zrobić typowo krowy. Tak. Tylko, że nie wiem, czy nie poszedłbym wtedy typowo w krowy mięsne na przykład, czyli fajna na sprzedaż, strana. Tak? I wtedy pójść na przykład w owca, a później jeszcze w konie, nie? Z jednej strony dobrze, bo inwestując w krowy mięsne będziemy musieli jeszcze dawać, więc zainwestujemy w ciężarówkę, czyli do koni nam się też ciężarówka przyda. No. Czy tam transport. Gdzieś tam taki mały plan na kolejne od zera, myślę, że no jest tutaj razem z nami, więc... Znaczy z jednej strony nawet dobrze, bo to miałem najpierw chłopakom, wiecie, to powiedzieć wszystko, choć i tak szczegóły większe powiem na pewno poza odcinkiem, ale z jednej strony dobrze poruszyliśmy ten temat, bo chociaż co najmniej będziemy znać wasze zdanie na temat tego, czy to spoko będzie wyglądało. Może jeszcze nie wiecie na jakiej mapie i co i jak, ale już taki razy oko strategię główną, jaką możemy tutaj zarzucić, można już zrozumieć. No, tutaj no mówię, no ja podejrzewam, że większość ludzi podzieli nasze zdanie, że jednak no co to za nagrywanie wszystkich serii bez od zera do farmera, że jednak to tego tutaj z nami nie może zabraknąć i myślę, że ludzie będą tego samego zdania co my tutaj. Tak? Będzie pełny Adaś. We mnie dosyp. No ja go jadę. Adaś, jak tam transport ci idzie? Widziałem, że chyba przyjechałeś, dobra. Jeszcze poszedł, wróciłem, jadę z drugim teraz. Dobra, elegancko. To wiesz co? Ja chętnie też bym się przejechał, więc ja jeszcze sobie dojadę teraz do końca. Dam tobie potestować nowy nabytek. Ty masz teraz... New Hollandem? Tak, New Hollandem bardzo chętnie pojadę, no. Dobra. Zanim dobra. Wrócę New Hollandem, prawdopodobnie ty będziesz miał chyba ciężarówkę już raczej zasypane, więc elegancko. Ona jest pełna już? Jest pełna New Holland? To dawaj wtedy. Ja sobie potem jeszcze na koniec siądę na tą mniejszą ropę, sobie też ją pokoszę. Widzę, Bolek, chyba masz skręcanie na środku ustawione, co? Ale nawet nie bym nie zwrócił uwagi, się dobrze skręca. Ja akurat jeżdżę na skręcaniu, tam sobie Adaś ustaw jakbyś chciał. Ja mam sobie skręcanie ustawione, że wszystkie koła mi skręcają, nie? Bo nie oś, znaczy nie oś, nie wiem, ten przegub, tak? Bo to jest też skręcanie przegubowe. Ja nie używam tego przegubu, bo mi wtedy jak tak dziwnie szarpie. Co innego jak się gra na kierownicy, no ja gram akurat na kierownicy, ale jakoś nie lubię tego robić, jednak wolę jak wszystkie koła skręcają mi razem. Dobra, którędy będzie najszybciej teraz? Prawdopodobnie chyba w lewo, co? Jak pojadę? Pojadę w lewo, tak, no. Tak, w lewo. Lecimy w lewo. Mamy cały czas w lewo i w lewo. Tak. Nawet na skup będzie w lewo. Dokładnie. O, to od razu słuchajcie, zobaczycie sobie ludzie jeszcze raz tą naszą hałdę tam, tych buraków, która od zeszłego sezonu w ogóle praktycznie się jeszcze nie pomniejszyła. To jest mega dziwne, nie? Naprawdę. No ale zostawimy. Tam zapodać. W następnych odcinkach będzie ten. Będą żniwa tego słonecznika prawdopodobnie, miewam. No. To byśmy mogli tam chłopaki taśmą ciągi zaciągnąć, postawić pociąg i sypać akurat, nie? Na ale to. Sypiemy tam to na pociągi też, czy zostawiamy sobie? Ja bym tutaj nasypał na pociągi tam to wszystko, zasypał do fulla jedno i drugie. Może trochę zostawił ja rozdrabniarkę? Zostawiłbym na tą rozdrabniarkę, bo na tym ona bardzo, bardzo szybko tam zużywa, nie? No, tylko na rozdrabniarkę bym zostawił, ale to bym, co wiecie co zrobił, jakąś bym wykminił, żeby hałdę tam zrobić, bo to jeździć przez te tory ładowarką czy coś, no bo ładować na przyczepę i wjeżdżać sypem, no można, ale mało kto kiedy ma czas to robić. Więc... A myślisz, że to by sięgnęło z taśmociągu na pociąg? Tak, z taśmociągu na pociąg sięgnie na 100%.
ale ja bym właśnie gdzieś zrobił, nie wiem, po kminie może byśmy kupili to pole, chwila, moment, to właśnie blisko, zrobić tam hałdę na buraki i wtedy jeden taśmociąg jeszcze dokupić i umiejscowić ten taśmociąg tak, a, żeby... A, poczekaj, ty mówisz o tym polu 57, tak? Tak. No to możemy sobie teraz założyć taki cel, że to będzie pole kolejne, które będziemy chcieli kupić, tak, na przykład. Bo coraz więcej tych buraków jest co sezon i po prostu, żeby ta rozdrabniarka tam dobrze działała, no to musimy... Nie ukrywam, że fajnie by było tą 57 połączyć z 56 wtedy, nie? No, tak. No bo tutaj ludzie już w tym sezonie jesteśmy nastawieni na to, że to pole, które teraz na przykład kopiemy z burakami, będzie połączone z polem obok, także no będziemy łączyć, będziemy na pewno grubo łączyć w tym sezonie. O, zobaczcie, po lewej stronie hałda buraków, cały czas taka sama duża praktycznie, no trochę było z niej zabrane. No nie ukrywam, bo ja tam przy ogarnianiu serwera... czy pociąg jedzie, czy mi się wydaje? Coś uszczkłeś, no ja nie widzę pociągu, więc... No ale naprawdę nie, to jest niewiele, nie? No. Dlatego mówię, że wiem, że jakbyśmy taką halę postawili i taśmociąg drugi dokupili tam, to on by sobie dawał radę, nie? Tam by tylko raz na jakiś czas poszedł, taśmociąg ustawić, to jest z lumberjackiem chwilę moment. Dobra, sypiemy buraczki. Na lewą oczywiście, cyk, i drugą szczepę, czy nam się też uda? Z kołami naprawdę fajnie to wygląda i jest mega płynne. Tak, dosyć dobrze się wykręca, nie? No. Kurde, ja to zarobiste, ja właśnie nie zwróciłem na to uwagi wcześniej, nie? Ja też, powiem, jakoś fajne nigdy nie przestawiałem, a oni tu pododawali naprawdę tego sporo. Dobra. Tylko jest psichu dielo. Ja mam zestaw wysypany. Mam go postawić bolek w tym samym miejscu, gdzie stał, czy tak, nie? Tak, ogólnie no, jak najprędzej. Dobra, jak najprędzej. W razie czego mordo tam syp na ciężarówkę, nie wiem gdzie Adaś case'a postawił. Case stoi na tym, z tej strony, na tym poprzeczeku w koło starej gospy. Dobra, to ja jadę w sumie tak samo jak przyjechałem, bo tędy będzie prawdopodobnie tak, no chyba najszybciej. Na razie to niech tak będzie i tyle. Tam od tamtej strony gdybyśmy mieli jechać, no to może by się jechało wtedy przez ten, przez miasto. Od drogi, jakbyśmy kopali. Ale wydaje mi się, że dosyć dużo uda nam się obkopać. W tym momencie mamy 23 minutę odcinka, więc to idzie naprawdę bardzo szybko. To kurde, chyba, że jesteśmy w stanie to wykopać. Myślisz, że damy radę? To kurde, to by było chyba pierwszy raz w historii. Bo rozkopywanie zajęło nam, myślę, że do 10-15 minuty, a teraz już jak zaczęliśmy wjeżdżać na duże kawałki, to ty chwila moment masz położone, ja już też mam rozkopane tak, jak chciałem, żeby było rozkopane. Więc ja już zaraz się udaję na ten krótki kawałek, bo jak ta ropa chyba jeździ na jak największym kawałku, tak mi się zdaje. To by było chyba pierwszy raz w historii, słuchajcie, jeżeli by się nam udało wykopać buraki, nie? Na jednym odcinku. No będziemy do tego dążyć na pewno, no zobaczymy. Mamy troszeczkę tu do nagrania, dzisiaj ten odcinek, mówię, jest na weekend. Dzisiaj mamy piątek, także no mamy taki, można powiedzieć, dosyć zapierdziel, bo nie dość, że ja troszeczkę krócej dzisiaj jestem, to no bo gdzieś tam rano nie każdy za dobrze się czuł. I tak wiecie, no są dni takie, że naprawdę rano się wstaje i się nagrywa, się siada, się nagrywa i się kończy nagrywać i jest wszystko cacy. Są takie dni, gdzie się siada nagrywać i nie wychodzi kompletnie nic, to też takie często dni są, że człowiek by chciał nagrać jak najwięcej, a jednak no nie może, bo coś tam się, wiecie, sypie powoli i po prostu niektóre rzeczy nie wychodzą tak, jak mają wychodzić. I są takie dni jak dzisiaj, kiedy mamy gdzieś tam chęć nagrania wszystkiego, ale tego czasu też no, nie ma tyle, ile by się chciało, więc no naprawdę są różne dni pod względem nagrywania i dzisiaj jest taki dzień, gdzie naprawdę trzeba przycisnąć, żebyście w weekend mieli co u nas na kanałach po prostu oglądać, a wiadomo, że my dążymy do tego, żeby przede wszystkim było od zera codziennie i przede wszystkim, żebyście mieli sąsiadów i od biedaka do kozaka do oglądania na weekendzik również. Dobra, widzę mordeczko, tutaj jesteś. Cyk, tak się postawimy. Dobra, elegancko. Zaraz pomoż do przodu odjechać, to dobra. Dobra, niech stoi. Tutaj jest najdłuższy kawałek. Idę zobaczyć. Idę zobaczyć, ale to prawdopodobnie będzie... jeszcze 30%. Ona jest dosyć duża, ta przyczepa. Czyli pełny zbiornik powinienem, jak wysypę teraz. Tak. Raczej pełen zbiornik, jak dasz tutaj, to będzie elegancko. Jeśli chodzi o case'ika, to widzę, case'ik już jest przygotowany tam po tamtej stronie. To bolek będzie sobie na niego sypał, bo... W sumie poczekajcie, może nie, może ja bym sobie postawił... A w sumie tak, ciężarówką się przyjedzie. Wydaje mi się, że jeszcze raz, jak ciężarówką potem przyjedziemy... To raczej chyba to zabierzemy. Tak. Ja już teraz jadę w tamtą stronę i jadę ten mały kawałek ogarnię. Wiesz co? Bardzo chętnie, bo Bolek mówi, że jedzie tam na ten mały. Ja tego krótkiego raczej chyba bym kopać nie chciał. To nie jedź na mały, a wtedy ten. Rób se ten duży. Ja bym se chwilę pojeździł tą ropą właśnie. O,
Ja pojedę sobie tak. Dobra. Kurde, miałem dźwięki zgłośnione, ale te ropy są tak głośne. Przynajmniej ta mniejsza. Wydaje mi się, że ta mniejsza jest dużo głośniejsza niż tamta. Dobra, rurę sobie taśmociąg schowamy oczywiście. I teraz pytanie, czy ja dam radę dojechać tam i z powrotem? Wydaje mi się, że chyba jo, bo tutaj to tak szybko nie idzie, bo tu oczywiście jest dużo mniejsza przystawka. W sumie co, no tutaj są teraz tak, no ty Adaś, ile tam masz jeszcze przejazdów, dużo? Na oko, poczekaj, muszę obliczyć. Ile to jest, chodzi na jeden, o Jezu, on kopie. Dosyć bierze, nie? 9 rządków, to tak na oko. Raz, 3 przejazdy. 3 przejazdy? No to elegancko, dobra. To wtedy jak skopiesz tamto, to przejedziesz od razu na ten długi kawałek, na którym jestem ja teraz, dobra? Ja postaram się tutaj te boki jakoś w miarę wyrównać, żeby to też jakoś fajnie wyglądało. Wtedy zostanie w sumie co, ten długi kawałek, ten krótki tutaj po tej stronie. No, jest szansa, jest na to szansa, chociaż ten długi kawałek tutaj na pewno troszeczkę czasu nam zabierze. Nie wiem, czy bym się nie skupił na tym, żeby przede wszystkim ten krótki obkopać. W razie czego na tym długim wtedy można by było w kolejnym odcinku puścić pracownika, nie? No. To wydaje mi się, że to jest całkiem dobry pomysł. Tu widzę w sumie na tym krótkim Bolek ma obkopany skrajniak. To wiecie co, ja ten długi kawałek zostawię i pojeździmy sobie tutaj na tym krótkim. Będziemy sobie elegancko sypać na Kejsiora. Kejsior fajnie ustawiony. Tylko pytanie, czy mi się uda tutaj zawracać. W razie czego tego Kejsa sobie przestawimy, bo powiem wam, że zawracanie tą ropą to nie jest prosta sprawa. Sami zobaczcie, że niby jest bardzo duży skrajniak, ale jak już ciągnik stoi na skrajniaku, no to nie jest takie proste, żeby sobie tutaj zawrócić. Dobra, elegancko. Oczywiście GPS, no bo bez GPS-a burak... O! W burakach może nijaków. Tir pełniutki, zapraszam serdecznie. Tir pełniutki. Bolek, pojedziesz tirem? Tak. Dobra. Weź tam tyra i śmigaj na pociągi. Czy nam będzie pokazywało? Będzie pokazywało, ile tych buraków już mamy, nie? Na pociągach, tak. Mamy ich, słuchajcie, 90 tysięcy litrów w tym momencie. Ładnie. Trochę będzie. Ile na sobie, Bolek? 63. Ło! To już 150 wtedy. 150 mamy, proszę państwa. Plus tu już na przyczepach. 300 mam... bankowo, to jest na pewno. Czuję, że już 200 mamy. Tutaj na naszym rozkopanym miejscu. No, całkiem możliwe. Bo ja mam jeszcze w sobie 30 i myślę, że 20 jest spokojnie na niewalanie. I ty jeszcze masz coś na sobie. Tutaj wydaje mi się 150 tysięcy zarobku za buraki na pewno będzie, bo one są gdzieś tam, patrzałem na cenę, 450, tak gdzieś się wahają. Nawet teraz w tym momencie, gdybyśmy sprzedali, słuchajcie, na październiku, to ta cena wcale nie jest najgorsza, bo jest chyba 415 czy 420, więc tak czy siak gdzieś tam te pieniążki by były w miarę spoko. Dobra, jak już tu jestem po tej stronie, to zróbmy sobie ten skrajniak, żeby tutaj też nam się w miarę kopało. Adasiu, jak ty przyjedziesz, to ja ciebie jednak poproszę, żebyś przyjechał najpierw tutaj na ten krótki kawałek, żebyśmy sobie to obkopali i wtedy na koniec odcinka będziemy sobie kopali ten długi, dobra? Jak skończę tutaj, to tak, drugi, no. tak, jak skończysz. Ja tutaj już robię skrajniak, żeby tobie też się w miarę dobrze wykręcało, bo ty jednak tym większym... Musiałem jeszcze wysypać, bo mam pełne, nie wiem jak. Kurde, myślałem, proszę, że to... Szczerze wam powiem, chłopaki, myślałem, że to pole będzie dużo gorsze do kopania, nie? A wcale nie jest źle. Nie, bardzo fajne pole. Nie dość, że jest klimacik, bo nie jest zwykły, prosty kawałek, to po pierwsze. A po drugie, no niby jest dużo tych poprzeczniaków, ale jakoś w miarę fajnie nam to wszystko tutaj poszło. Na pewno dużo lepsze pole to, niż tamto w zeszłym sezonie, bo tamto miało takiego dużego klina, nie? Tam właśnie przy pociągach. I tam no niezbyt fajnie się kopało, więc tutaj według mnie to pole naprawdę fajnie. No i zobaczcie teraz, ja mówiłem, że my w tym sezonie będziemy to robić. No oczywiście chodziło mi o przyszły sezon, bo mamy już tam zasiany rzepak. Więc po żniwach, nie wiem co tutaj będzie na tym polu po burakach. Nie pamiętam, ale gdzieś mi siedzi w bani owiec chyba. Adaś, ty masz gdzieś tam rozpiskę, nie? Już patrzę, bo też mi się tak zdaje. Ty byłoby napisane 45. 45 pole? Albo... Tak to bym napisał? Albo 44. 45 jest napisane. Jest napisane, że to będzie owiec. Owiec, no czyli dobrze myślałem wtedy. Czyli będziemy mieli tutaj owiec, więc po żniwach po prostu sobie, słuchajcie, to pole tutaj połączymy. Na 40? Na 40? A, to owiec, to będzie tu owiec i po tamtej stronie owiec? Jak po tamtej stronie? No koło krów? Tak, my tak robiliśmy. My tak chcieliśmy tak, zrobić, no. Żeby było blisko do koszenia, nie? A jednak to samo to pole tutaj to by było troszeczkę mało na odcinek, nie? Na żniwa. Jak na 3 kombajny. Dobra. Jeżdżamy dalej. Fajnie, bo żniwa owce tutaj fajnie będą wyglądały. Czy mi się uda tak wykręcić? Chyba i jo.
Bez mijaka, no oczywiście malutki mijak musi być, ale to już standard. Dobra. Zobaczymy sobie, słuchajcie, jak wygląda to pole na mapce, żeby wiedzieć. 153 tysiące litrów po wysypaniu, jak Bolek wysypał. Zobaczmy, jak to pole tutaj wygląda. Ha, kurde, mamy zajebiście dużo obkopane. Weźcie sobie, luknijcie na mapkę. Naprawdę, wtedy widać dopiero, ile mamy skopane, a ile jeszcze zostało. Naprawdę dużo mamy wykopane. No i New Holland pełny. Serio już? Ja pierdzielę, jak ty zasypiesz... Ja się nie mogę wysypywać do końca cały czas. Jak ty zasypiesz, to ci powiem, że kurde, konkret, nie? No. Ja się nie wysypałem do końca na tira, teraz nie mogę się do końca wysypać na New Hollanda. Więc co mu jedzie? Ale no nic, trzeba robić. Bolek, ty już jesteś z powrotem? Teraz będę. Dobra. To wtedy od razu wsiadaj w tego, w Newha i leć na... znowu na pociągi, nie? Leć z powrotem. Leć z powrotem, tak jest. Znać powarki. Kurde, czy ja będę robił mijaka? Tak jest. Nie mogę coś z tą szerokością tego, tej przystawki się przyzwyczaić. Wiecie, jeżdżę dookoła, więc ten GPS też nie za każdym razem mi idealnie pasuje. No tutaj śmiało dam radę dwa razy dookoła objechać i dopiero wtedy będę miał zbiornik. New Holland, czekaj, jak będzie New Holland pełen, teraz prawdopodobnie po New Hollandzie będzie Kejsik pełen, więc ja Kejsikiem bardzo chętnie tym pociągiem się przejadę, zawieźć, no, ja bo musiał mega fajny zestawik. Od razu polecieć na tego Kejsa, liczę, że zmieszczę ten ostatni przejeździk wąski tutaj. Serio, ty masz tyle siebie jeszcze w zbiorniku? Znaczy tu gdzieś może, no ja tą się zarówka od tej strony jak Kejs stoi? Wiesz co, no chyba tak, bo tam po tamtej stronie ona już raczej nie będzie potrzebna, nie? Mordo, wiesz jak zrób? O, właśnie. Tutaj postaw się przy tym długim już, dobra? Bo raczej to krótkie tutaj całe na Kejsa powinno wejść, tak mi się wydaje. Chociaż jak Adaś teraz dopierdzieli zbiornik cały, to no, będzie Kejs prawdopodobnie pełen. No, to Kejs będzie pełen. Dobra, to wtedy ciężarówka musi tu stać gdzieś. Ja liczę tylko, że dojadę do końca tym przejazdem, że nie będę musiał potem... Patrzcie, kurde, na początku z transportem się wyrabialiśmy, a no, teraz i na jeden za drugim, nie? To już jest taki zapierdziel, że... Ja już się doładuję do pełna, to ja mam 40 parę ton. Też raczej by było, jakbyś sypał jeden zestaw, nim jechał, sypałbyś drugi, nim jechał, i, a tak to było sypane po trochu i nagle na wszystkich się pełno zrobiło. Tak. No. Mi teraz mało sypie, prawdopodobnie chyba jeżdżę po tym, tak mi się wydaje, że jeżdżę po tym miejscu, gdzie było wymagane wapno. Nie wiem czemu, ale bardzo mało do zbiornika mi leci. I to jest całkiem możliwe właśnie, że to jest ta miejscówka, gdzie tego wapna gdzieś tam nam brakowało, bo jak pamiętacie, właśnie to pole nie było do końca dowapnowane, tak mi się przynajmniej wydaje. Zresztą zaraz sobie zobaczymy, jak to wygląda na mapce. Ale gdzieś tam mi się wydaje. Oczywiście gniecenie jest wyłączone, no bo gdzieś tam tymi kołami, jak się wykręca, moglibyśmy te buraczki troszeczkę pognieść, a wolelibyśmy tego... A ja tak delikatnie powoli jeździłem, no. Serio? No. No widzisz, przynajmniej kurde się nauczysz ładnie jeździć teraz. Myślałem, że... Ale co, gniecenie? Tak, wyłączone jest. Włączone jest. Włączone? Wiesz, ile ja buraków wygniotłem? Serio? Ja właśnie powolutku jeździłem, żeby właśnie. A mi się wydawało, że nie, że... Kochani, poprzeczniaka to była taka tragedia, że musiałem po rowach jeździć. Tak jest, zobaczcie, tutaj jest ten kawałek, gdzie tego wapna brakuje, nie? I dlatego tutaj tak mało sypie. Czyli dobrze jeździłem jednak. Dobrze. Ja nawet nie sprawdzałem tego, tylko tak na czuja. Weź się sypał? Tak. Dobra. To się wtedy syp, a ja prawdopodobnie wtedy już będę musiał raczej wysypać na ciężarówkę. Bo no, podejrzewam, że to co ja będę miał w zbiorniku, ja raczej czuję, chyba to już nie wyjdzie. Ja wysypę cały. Myślisz, że nie? No bo tu już jest pierwsza przyczepa zasypana. Ale i tak, no nie damy rady wykopać tego na odcinku, ale i tak wydaje mi się, że rekordowo żeśmy wykopali. Ale jak rozkopiemy nawet ten mały kawałek tutaj, to no, nawet mówię, jak u mnie na odcinek zostanie ten duży, to i tak się nic nie stanie. Też chętnie mówię, taki, czego? Wiesz, taki zalążek sobie porobię nawet na odcinek. No i wiesz, na tym długim byśmy mogli jeden za drugim jeździć, to by też zajebiście wyglądało, nie? Też fajnie to będzie wyglądać i nie wysypę się do końca, tak mówiłem. Kurde, wydaje mi się, że ten, wydaje mi się, że lepiej jednak wyglądają dwa żółte kombajny niż jakbyśmy mieli mieć jakiegoś Grimma albo coś. Dobrze to wygląda. A jak już się trzymamy jednego, to już się trzymamy. Dokładnie. Serwis w ogóle wszystko. Kejsik pełny, więc jak skończymy tutaj kopać, to będziemy jechać. Dobra. No na razie nie pojadę, bo do Bolka nie ma, więc nie ma kto siąść tutaj na ropę, więc dopiero jak Boluś wróci, tak, to... Ja myślę, że na koniec odcinka się przejedziesz, tak? No bo to jak już tak mamy, ile masz do końca odcinka? No zaraz, znaczy, no nie takie zaraz, bo mam 35 minutę, więc powiedzmy tak, mamy 11.53, o 12 skończy odcinek, tak jak mówiłem. No to tak mówię, bo dokopiemy ten, skopmy ten kawałek do końca, pojedziesz i będziesz miał 5 minut jakby. Jo, ja teraz będę musiał się prawdopodobnie wysypać, to już będę sypał sobie oczywiście na ciężarówkę. Ona jest tam fajnie na tym placu postawiona.
Więc sobie wysypiemy. Kejsik pełen, kejsikiem sobie oczywiście pojedziemy. I prawdopodobnie tak to wyjdzie, że skopiemy właśnie tutaj to krótkie i wtedy będziemy sobie cisnąć na skup. Bo ten jazda na skup też chwilę potrwa, bo takim zestawem dojechać to nie będzie taka prosta sprawa. Kurde. Zajebiście mi się wykręcało, a teraz już tak fajnie nie wychodzi. Gdzieś tam nie wiem, trzeba... Nie wiem czemu, ale mi się zdaje, że ten Tiger Bonzo jest bardziej... Tak, duża jest skrętniejsza bardziej. O. Tutaj to jest na pewno, na 100%, bo wiesz, ona ma jednak... Mega się nie skręca, no ona jednak się z tyłu. No właśnie, no to chciałem powiedzieć, że to na pewno dodaje to, że ona jest bardziej skrętna, nie? Bo mega tutaj się mi wykręca, więc... Chyba, żebym nie urwał taśmą ciągu. Jo. Nie no, tutaj jeśli chodzi o ciężarówkę z tą naczepą do buraków, coś pięknego, nie? Jak w życiu realnym, no. Bardzo często przecież się sypie, tylko że to no, teoretycznie nie ropa sypie, znaczy nie kombajn typowy, tylko ten, jak to się nazywa? Mysza, tak? Mysza. Mysza Ten zawsze sypała. Ten już niepotrzebny, nie? No prawdopodobnie chyba nie, bo wydaje mi się, że tutaj nawet gdyby miało jeszcze zabraknąć miejsca, to raczej chyba na te dwa zastawy będziemy sypać. Tak. Że już bez sensu jest tak, New Hollandu tutaj przyjeżdżać, nie? Dobra, ty to weźmiesz na raz chyba, nie? No ja chyba wezmę na raz. Dobra, to ja tam już nie jadę. Ja tutaj sobie wjadę i puszczę tego na H. A idziesz już, dobra. No to dawaj wtedy. Jestem. Proszę cię bardzo. Ja zasiadam sobie do Kejsiora. Do Kejsiora zasiadamy, koguty uruchamiamy i... O kurde, Kejsak rozwalony, ja pierdzielę. Teraz tak patrzę, na czerwoną się świeci. O Boże, co ty gadasz? No a to jest kurde najnowszy ciągnik przecież chyba, jo? Kurwa. Dziwne. No i ale, no nie ukrywajmy, ale on dużo robi ostatnio. A dziwne, że on się aż tak popsuł. Dobra, polecimy sobie teraz tą stroną. Żeby nie było, że cały czas jeździmy tamtędy, to teraz sobie pojedziemy tutaj. No tylko ciężarówką nie udało mi się przejechać na dzisiejszej akcji, no ale mówię, no nie wszystko zawsze może idealnie wyjść. Lecimy na skup. Wysypiemy sobie i tam prawdopodobnie zakończymy odcinek, albo jeszcze przyjdziemy do chłopaków zobaczyć, jak im to idzie. No tam moment prawdopodobnie będzie też ciężarówka pełna. A zobaczcie teraz. Wysypę się teraz akurat, więc sprawdzimy. Pokażę wam, słuchajcie, na mapce jeszcze raz. Teraz to wygląda tak, w ten sposób, że tylko ten środeczek tutaj został do wykopania. Mówię, w razie czego nawet, czy Adaś będzie chciał robić, czy jak nie, jeżeli nie, no to pracownik też to na pewno w kolejnym odcinku oczywiście sobie dokończy. Piękne wymuszonko tutaj, już by był mandacik. Oczywiście nie dla mnie, tylko dla tego pana, co jechał tamtym ciemnym samochodem. Kurde, wydaje mi się, że chyba jednak tędy jest szybciej. No ja też wracałem ja i moment wracałem tędy ostatnio, jak jechałem tym pierwszym zestawem. No, zajebiście szybko tędy jest. Akurat stamtąd wyjechałem, tam bo łatwiej, ale wracałem już tędy. Jednak autostrada nasza tutaj. O chłopie! Droga! Droga szybkiego ruchu. A nie, się oddalasz później do tak, takie kolanko trochę. No, wydaje mi się, że tędy jest na pewno szybciej. Dobra, wjeżdżamy, wysypujemy. Ej, co jest? Czemu się odbiłem? O. Ja pierdziel, co tu się stało? Wjeżdżałem do tego, na kratę się wysypać, nie? I tak jakbym się od ściany odbił obciążnikiem. Kolizja pewnie jakaś. Nie wiem, nie mam pojęcia, co to było. Ej, powiedzcie mi, czy ciężar... Nie no, ciężarówka na pewno nie będzie tak szybko pełna. Ja wiem. A co? Ile tam jest? 81%. Serio? Ty, widzę, Bolek wraca teraz chyba, co? Dobra, to bo a, mamy, w sensie, no, to mamy 40 minutę, kurde, to ja może jeszcze zdążę byrnąć się chociaż ciężarówką, to bym ino miał wszystko dzisiaj zaliczone. Co nie jak tak? Nie, ja sobie pokopię tutaj, bo mi się mega podoba i zostawię sobie te parę przejazdów. Bo jak i tak mamy... Jeżeli będzie was notowało, to ja 16 ton dołożę do ciężarówki. No to będzie pełna, no to będzie pełna na 100%. Bo mamy... To wtedy czekaj, to Adaś, ty nie kopiesz już dalej? Nie kop, pójdźmy do ciężarówki. Pójdźmy do ciężarówki i zjedź wtedy tym. Zjedź case'em, dobra? Z tego. Z pociągów, a ja się przejadę. Tym jeszcze jak Bolek mnie dosypie. Kurde, nie wiem, czy się... Zawsze trochę sobie porobię, a tym bardziej, że naprawdę fajna akcja w tym buraku. Nie będę się zawracał, nie będę wjeżdżał na pole, bo potem nie wyjadę. Boże, jakie piękne widoki. Tu macie mgłę włączone, czy nie? Nie macie. Ja pierdzielę, to co tu się dzieje, jaka jest piękna pogoda. O Boże, nie widzę drzew z tyłu, taką sobie włączyłem. 77 zadałem. No to żeś dobrze. O, ci powiem.
Taka ale dojebane. Wczoraj rano taka była na 77 u nas we wsi. Nic nie było widać. Aha. Ale kurna, kiedyś by się przydało zrobić taką, co nie? Co nic nie widać, tylko mgła. Mleko typowe. Typowe mleko, co nie? No tutaj ci powiem, że ja widzę... No tylko nie widzę jakie to drzewa, widzę tylko te krańce tamtych drzew, co są na końcu pola i tyle. Jo, no nie no. Słup widzę ledwo drugi. Jaki słup? Te, co idą po prawej stronie. A to nie, to ja widzę cztery. O, to ja mam taką teraz mówię. Ale żeś dopierdzieli w tym mglisko, co? No. Dobra, jest 100%, czy ja się dam radę tutaj wykręcić? Zaraz zobaczymy. Trochę ja zrypałem, ale, bo się nie postawiłem do wyjazdu. Ale na polskiej wsi taka mgła o poranku, o Jezu. No w życiu realnym na pewno bym tak nie wyjechał z pełną naczepą. To jest no nie, bankowe, nie. Już bym był zakopany. No ale tutaj się udało. No ona ma ciężko. Ma co robić. Chłopiec szmatę przypalił taką, że na krawężniku, chłopie, dobrze, że krawężnik nie wyskoczył. Cześć, mordeczko. Cześć. Kurde, no ten zestaw by jeszcze pięknie wyglądał, gdyby ta rajsia przyczepa była na przodzie, nie? No. No i zajebiście. I jednak udało się wszystko zaliczyć. Udało się każdym zestawem pojechać. 12 godzina miałem kończyć akurat, no ale dobra, już dojedźmy do końca. Wysypiemy sobie to. I będzie prawdopodobnie, słuchajcie, tam 250 tysięcy litrów obstawiam, coś koło tego. Albo nawet i jeszcze więcej. Bo... Już w tym momencie jest 243. 243? No to będzie 300 w tym momencie. Dokładnie. 306 dokładnie. 300 tysięcy portfelu. To 400 będzie na pewno. 300 tysięcy, no. Ej kurde, to pomimo tego, że my tych buraków w sumie nie przerobimy ani na cukier, ani na nic innego, to pomimo tego, że będziemy mieli naprawdę zajebiste pieniądze, nie? Za to pole. Bo tam będzie, no jeżeli jest po 400, będzie ponad 400 ton, no to liczmy 400 na pół, no to będzie albo niecałe 200 tysięcy, albo coś koło 200 tysięcy. Także naprawdę, no szok. Zresztą, zobaczymy. Dowiemy się w kolejnym odcinku, ile dokładnie tych buraczków oczywiście będzie, a ile z nich zarobimy, no to dowiemy się dopiero, no podejrzewam, w odcinku Bolka. Chociaż czy odcinek Bolka będzie sprzedażowy? Nie tak. No to całkiem mamy możliwe. Dwa słoneczniki do skoczenia, trzy kombajny. Mamy dwa słoneczniki, buraki i pamiętajmy o tym, że mamy do zasiania pszenicę za domem. Na wielkim polu po kukurydzy. Tak. O, żeż mordę. Dlatego... Dobra, to na pewno nie ma jeszcze sprzedaży. Orki, nie orki, to wszystko. Znaczy orek nie musimy robić, tam musimy, tylko na tamtym polu. Tylko na tamtym polu musimy zrobić. Jedno pole kukurydzy jest do ścięcia. Tak, no, to jest. Dobra, nie ma co przyszypsać. Także luźna guma. Jeszcze tutaj kilka odcinków, zobaczymy. No ja mi nie wypadałoby, żebym już robił nic na pewno na tym polu za domem, nie? Bo no, dwa odcinki... No. Całe to tak nie bardzo. Ale ja ci powiem tak, jeżeli to potrwa tyle, to ja bardzo chętnie nawet na swoim odcinku jeszcze tam orkę zrobię i siewy. No, no ty bo... chcesz tam pod górami zrobić, no to może być i tutaj nawet, nie? Nawet, no, czy coś. Bo sporo roboty jest naprawdę, samego orania jest naprawdę bardzo dużo, więc ta ile jesień... gdzieś tam poorać co mogę zacząć, ale no na pewno niedługo, bo mówię, cały odcinek poświęcimy na tym polu, ta więc jesień... trzeba sobie poszukać. Ta jesień tak szybko raczej nie minie. Dobra, słuchajcie, my będziemy się z wami żegnać tym pięknym zestawikiem, bo naprawdę man z tą wieltonką mega mi się podoba. Tak jak podoba mi się dzisiejszy odcinek, bo naprawdę wszystko wyszło zajebiście. Mam nadzieję, że wam również się podobało. Jeżeli tak, zostawcie oczywiście łapeczkę w górę. Zapraszamy do komentowania, pamiętajcie o subskrypcji naszych kanałów, żeby nie przeoczyć żadnego odcinka, czy to z Odzera, czy to z innych serii. Wpadajcie na kolejny odcinek do Adasia i na poprzedni do Bolusia. Dzięki za dzisiaj, trzymajcie się, na razie, cześć! Cześć!